Co to znaczy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana? Otóż takie właśnie, może zaskakujące Cię sformułowanie, zawiera fragment z listu Pawła do Koryntian. Posłuchaj. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że, po raz pierwszy uważaj. Dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej, i tu znowu uważaj, wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. O czym jest ten fragment? Otóż odnosi się on do przekraczania granicy śmierci przez człowieka wierzącego i należącego do Jezusa. Opisuje on dwa stany. Bycia w ziemskim śmiertelnym ciele i bycia poza nim. I fragment ten wydaje się klarownie uczyć, że gdy przebywamy w naszym śmiertelnym ciele, jesteśmy, jak to ujmuje Paweł, oddaleni od Pana. I mówi dalej, że w tym stanie pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. I gdy wychodzimy z ciała. Czyli nasze ciało umiera, wtedy zaczynamy mieszkać u Pana. Czy Ty też wyciągasz podobne wnioski z tego, co pisze Paweł? Powtórzę, słowa Pawła nie sugerują żadnego trzeciego stanu oprócz stanu przebywania w swoim ciele, ale za to w oddaleniu od Pana i staniu mieszkania u Pana po wyjściu ze swojego ciała. Paweł nie sugeruje również jakiegoś czasu oczekiwania, jaki miałby czekać osobę wierzącą między tymi dwoma stanami. I na potwierdzenie tego poglądu zacytuję również inny fragment napisany przez Pawła, tym razem z listu do Filipian: Posłuchaj i tego: Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę, i tu uważaj, rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony i tu znowu uważaj pozostać w ciele to ze względu na Was rzecz. Potrzebniejsza. Czy widzisz to? Znowu tylko dwa stany. Gdy Paweł rozstanie się z życiem tu na Ziemi, wtedy będzie po prostu z Chrystusem. A alternatywą jest pozostanie w swoim ciele tu na Ziemi. I może już ostatni cytat z Pawła, również z listu do Koryntian. Który ujmuje tę prawdę jeszcze w inny sposób. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Spójrz, Paweł rozwija tu opis tych dwóch stanów, używając, tak jak w pierwszym cytowanym fragmencie, obraz różnych budowli i mieszkania w nich. Nasze śmiertelne ziemskie ciało jest tutaj namiotem, w którym mieszkamy w czasie naszego ziemskiego życia, ale gdy się ten namiot rozpadnie czyli gdy nasze ciało umrze nie mieszkamy nigdzie przejściowo, tylko idziemy zamieszkać w budowli niebieskiej. Zresztą, sam Jezus obiecywał uczniom, że idzie przygotować im mieszkania. Pamiętasz? A więc to właśnie znaczy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Znaczy to po prostu przejść przez swoją własną fizyczną śmierć, po której natychmiast zaczynamy mieszkać w mieszkaniu przygotowanym dla nas w niebie przebywając z Panem. I tu można by właściwie skończyć ten odcinek naszej serii, ale zdaję sobie sprawę, że istnieje pogląd, że po śmierci naszego fizycznego ciała przejściowo zasypiamy i czekamy na powrót Pana Jezusa i cała nasza osoba z martwych wstaje potem. Wraz ze wszystkimi innymi umarłymi. Jednym z fragmentów, na jaki powołują się zwolennicy tego poglądu, jest słynny fragment opisujący pierwsze z martwych zmartwychwstanie wierzących, połączone z pochwyceniem tych, którzy ciągle żyją na ziemi w momencie drugiego przyjścia pana. Oto ten słynny fragment z listu do Tesaloniczan. Czytamy. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostajemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach w powietrze. Na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tak, to prawda, że fragment ten mówi o braciach i siostrach, którzy zasnęli. Ale nie dość, że był to zwrot językowy oznaczający po prostu czyjąś fizyczną śmierć, a nie fakt, że ktoś naprawdę śpi w grobie. To ponadto spójrz, że tekst ten mówi, że Jezus najpierw. Przywiedzie tych, którzy zasnęli, przywiedzie z nim, czyli ze sobą. Przed chwilą to czytałem. Zatem te osoby przychodzą z Jezusem, dlatego że jest to moment zmartwychwstania ich ciał. W momencie drugiego przyjścia Pana nowe ciała otrzymają ci, którzy już. Mieszkają u Pana, jak mówi temat naszego dzisiejszego odcinka. Jak i nowe ciała otrzymają ci, którzy w momencie powrotu Pana będą ciągle żyli na Ziemi w swoich śmiertelnych ciałach i przemiana ich ciała nastąpi w trakcie porwania ich na obłoki. A równoległy fragment o pochwyceniu z 15 rozdziału listu do Koryntian mówi o tym, że ci zwierzących, których Dzień Pana zastanie żyjących ciągle w śmiertelnych ciałach, zostaną właśnie przemienieni, że przyobleką się w to, co nieskażone, i wreszcie, że przyobleką się w nieśmiertelność. Wszystko to opisuje otrzymanie przez nich nowych, niebieskich, zmartwychwstałych ciał. Zatem, jeśli jesteś osobą wierzącą, to zaraz po rozstaniu się z tym fizycznym życiem, czyli zaraz po śmierci twojego ziemskiego ciała, czyli jak mówi nasz dzisiejszy temat, zaraz po wyjściu z tego ciała, zamieszkasz u Pana. Ale to nie jest jeszcze najlepsze, co Cię spotka. Czeka Cię jeszcze z martwych wstanie Twojego ciała i otrzymanie ciała duchowego, bo tak nazywa je Biblia. Ale aby nie przedłużać tego odcinka, zachęcam Cię też do obejrzenia filmu o tym, jakie będą nasze nowe ciała. Oraz innego filmu o tym, w jakim celu Bóg nas w nie wyposaży. Linki do tych filmów, jak i odnośniki do użytych w tym materiale wersetów w opisie filmu. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Zostańcie z Bogiem.